Naszej apteczce. Przed tobą stawiam klatkę diamentową, taką specjalną na całą rodzinę Anety, żyjących i nieżyjących. Otwieram tą klatkę, włączam specjalny program i ta klatka wciąga teraz. Najpierw wprowadzam Anetę, a za nią wchodzą jej mama, babcia, dziadek, rodzice i rodzeństwo. Kuzynostwo, całe rody, aż do pierwszej istoty, która te rody założyła, w stronę mamy i taty, z wszystkimi powiązaniami. Klatka się powiększa i wszyscy wchodzą. Wchodzą jej dzieci i rodzeństwo. Absolutnie wszyscy. Razem z bytami, klątwami, karmami, powiązaniami. Są. Dobrze. Zamykam teraz klatkę. Zakładam na nią biliard wart folii. Nieskończoność. Już nikt ani nic się nie może przez to wydostać. Zamykam, plombuję. Pieczeń daję i koniec. Teraz mają wychodzić po kolei. Aneta pierwsza ma wychodzić całkowicie czyste jako istnienie. Teraz wychodzi Aneta. Jej mama, jej babcia, dziadek, jej rodzeństwo, jej dzieci, mąż, całe rody, jeden po drugim, wszyscy, ale całkowicie czyści, absolutnie czyści, na wszystkich poziomach, nieskończoność. Jak wyjdzie ostatni, to mi powiesz. Jest. Dobrze. Ja teraz biorę tą klatkę do słoneczka, słoneczko ją przyjmuje, zjada, spala, ona znika, nie istnieje, nigdy istnieje. Oni wszyscy są wolni od siebie całkowicie. Ja teraz sprowadzam 5 żywiołów. Czwarty jestem, energia życia i światła. Wszystkie 5 żywiołów oczyszczają ich wszystkich całkowicie do zera. Na wszystkich poziomach całego istnienia i nieskończoność poza. Oczyszczają i wszystkie te brudy, wszystko to, co było związane z tymi żywiołami, teraz odchodzi do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to znika, nie istnieje, nie istniało, nigdy istnieje, nie będzie, są wolni. No, zaczęli się świecić. Dobrze. W takim razie teraz ja ich wszystkich przenoszę na środek oceanu. Oni stoją na środku oceanu. I ja teraz wzywam wszystkie byty, klątwy, całej karmy, wszystkich poziomów tego istnienia w nieskończoność poza. Wszystkie istoty, wszystkie sakramenty, wszystkie pieczęci, umowy, śluby, zobowiązania, przyrzeczenia karmiczne, systemowe, religijne i cholera wie, jakie tam były. Wszystko, o czym wiedzą, nie wiedzą i o tym, o czymś pojęcia mają. Znam wszystkie istoty, z którymi mieli wszyscy do czynienia. Na jakichkolwiek poziomach nieskończoność poza. Z wszystkich poziomów poza i poza, poza. Teraz wzywam wszystkich i wszyscy stoją na tym oceanie. Powiedz, jakich jest dużo. Ogrom. Nie widać końca. Dobrze. W takim razie teraz ja się ich wszystkich pytam, tych, których tu wezwałem, czy chcą też się oczyścić razem
z Anetą, tak, Aneta i cała jej rodzina i wszyscy znajomi, przyjaciele, ale i też ci wszyscy. Czy są? Tak. Dobrze. Ja ich biorę teraz wszystkich do centralnego słoneczka. Ustawiam w centralnym miejscu. Centralne słoneczko specjalną mocą, energią, którą jeszcze wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność albo 100 biliardów krotnie w nieskończoność. I ta energia, jak taka fala światła, przechodzi i oczyszcza ich całkowicie do zera. Wszystko z nich zabiera i między nimi atom karmą tym wszystkim. Stawia taką szybę pancerną przeźroczystą. Oni po lewej stronie wszyscy są czyści, krystaliczni, przejrzyści. A za tą szybą jest cała karma, wszystkie ich kary, winy, klątwy, byty, jakieś śluby, pieczęcie, umowy, życzenia na wszystkich poziomach i nieskończoność poza. Jak to wszystko wygląda? Tam się nic nie rusza. To wszystko jest za stałe. Dobrze. Właśnie zauważyłem, że jest inaczej niż normalnie. Tak. To jest jakoś inaczej. Chyba się już to wszystko zatkało. O, tak można określić. Tak. Dobrze. W takim razie teraz Aneta pierwsza wraca na środek oceanu. A za nią jej mama, babcia i dziadkowie, całe rody, rodzeństwa, mąż, dzieci, wszyscy, wszyscy, absolutnie wszyscy, całe jej rody, znajomi, przyjaciele i wszystkie istoty z innych żyć, absolutnie w nieskończoność poza. Wszyscy są znowu na środku oceanu. Teraz wszyscy patrzą się na centralne słoneczko spala całą tą karmę, ona znika, nic nie będzie i nigdy nie istniała. Oni są wolni od niej na wszystkich poziomach. Tak. Teraz ja odłączam od Anety wszystkie połączenia karmiczne. Absolutnie wszystkie, na wszystkich poziomach tego istnienia i nieskończoność poza i na wszystkich innych poziomach poza też nieskończoność poza. Tak samo odłączam od wszystkich tych istot, od każdej z tych istotek, tak samo wszystko odłączam. I nad nimi unosi taka się chmura połączeń karmicznych, różnych zobowiązań, jakichś długów karmicznych, klątw, bytów i tych różnych pierdów, co wszystko było powiązane, jak ona jest duża, jak wygląda. Pierwszy raz widzę taką chmurę, bo ona jest z trzech poziomów. Trzech warstw? Nie wiem czemu, trzy poziomy. Dobrze. Dół, środek i góra. Ja chyba wiem, o co chodzi. Dobrze. W takim razie teraz ja wszystkie te poziomy, to wszystko przesuwam do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko to wszystko zjada, spala, to znika i nie istnieje, nigdy nie istniało, nigdy istnieć nie będzie. Oni wszyscy są wolni na wszystkich poziomach i w nieskończoność poza, też nieskończoność na wszystkich poza. Dobrze. Leciutko się zrobiło teraz pięknie. Ja teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych. Oni przybywają i odprowadzają wszystkie istoty do swoich światów, które żyją, bytują, obojętnie gdzie to jest. Jako wolne istoty, tylko zostaje tu Aneta, jej mama, jej rodzeństwo, dzieci, ci najbliżsi, którzy żyją, a reszta wszyscy, którzy nie żyją i którzy nie są najbliżsi. Wszyscy odchodzą do tych światów swoich na wszystkich poziomach, obojętnie gdzie by to było. I wszyscy poszli. Tak. Dobrze. Teraz się pytam każdego z nich, czy chce się uwolnić od karmy prywatnej. Tak, wszyscy kiwają, że chcą. Dobrze. Ja teraz zanurzam wszystkich pod wodę, dokładnie 5 metrów pod lustro wody, albo nie, 10 metrów pod lustro wody. I teraz woda jest czysta, przezroczysta. Ja włączam specjalny program, który wzmacnia biliardkrotnie w nieskończoność i taka fala światła przechodzi i zdejmuje z każdego z nich całą jego karmę, wszystkie kary, winy, wszystkie klątwy, byty ze wszystkich poziomów całego jego istnienia, całości. Zdejmuje to wszystko od razu, woda to spala, to znika, nie istnieje. Oni wynurzają się teraz z tej wody i stoją na tafli wody, tej czystej przestrzeni,
Powiedz, jak teraz wyglądają, co się zmieniło? Teraz błyszczą jak kryształy w słońcu. Dobrze. Teraz przed każdym z nich stoi po lewej ręce jego dusza. Chcę, żeby oni przytulili swoje dusze, powiedzieli swoją duszą, że je kochają. Mhm. Teraz po prawej ręce stoją bliźniacze płomienie. Nie też przytulą, nie też im powiedzą, że ich kochają. Tak. Teraz mam pytanie, czy chcą wszyscy, żeby ich połączyć, żeby stali się na tym pełni, kompletnie na wszystkich poziomach? Chcą. Na mocy wolnej woli, ja każdego z nich łączę z duszą, bliźniaczym płomieniem i tak już są wszyscy połączeni. Pięknie. Dobrze, ja teraz doprowadzam do nich najczystszą ich własną energię istnienia. Ta energia do nich dociera. Każdego z nich energię wzmacniam biliardkrotnie. Ona wchodzi przez czakrę korony, wypełnia, resetuje na wszystkich poziomach ciał zmysłu i nieskończoność poza. I na każdym poziomie nieskończoność poza i poza, poza. Pełny reset. Energia wypełnia i rozchodzi się, a teraz łączy ich wszystkich i stają się taką jedną wielką kulą światła. Teraz mam do nich takie pytanie. Czy chcą, żeby im zrobić defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze. Teraz każdego z nich wstawiam do jego własnego kryształu. A kryształy są bardzo czyste i mocne. Absolutnie. Każdego wstawiam i za chwileczkę włączę program, który usunie wszystkie programy z każdego z nich. Takie, które się dublują, które są zawirusowane, uszkodzone lub nieaktywne. Wszystkie programy, ich własne i obce, które powstały, a są niepotrzebne, zbędne lub szkodliwe. I na wszystkich poziomach tego istnienia i poza nieskończoność. Wymontuję to wszystko, ten program, da do słoneczka centralnego, to zostanie spalone bezpowrotnie. Potem z matrycy pierwotnej każdego z nich pobierze nowiutkie, czyste programy, wstawi na to miejsce. I później według kodu matrycy pierwotnej każdego z nich ułoży tak, jak było na początku. Jak powstali jako istnienie idealne. Czy tak tego chcą? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz wzmacniam te kryształy jeszcze biliardkrotnie w nieskończoność, włączam te programy do defragmentacji, też je zasilam taką specjalną energią biliard voltów w nieskończoność, ruszają i się dzieje. Mhm. O, bardzo mocno pracują kryształy. Tak się proces całkowicie zakończy. Robi się cisza i schod ten poleż. Dobrze. Już. Dobrze. W takim razie ja teraz ich wszystkich przenoszę na środek oceanu. Stoją na środku oceanu. Dookoła nich jest tylko czysta, piękna przestrzeń. I teraz ja chwytam ich wszystkie zmysły, umysły, byty, klątwy. Z każdego z nich wszystkich razem chwytam ich potężną mocą, wyrywam z nich i teraz trzymam z boku przed nim. Jak dużo tego jest? To coś jest, ale to tylko takie... Co to jest? Takie jakby fantom, o. Jak to wygląda? Takie rury. Pełno takich obślizgłych rur. Niesamowite, bo myślałem, że powiesz, że wygląda jak ośmiornica. O, no, bo to tak trzymasz i to tak wygląda. No, takie rury. Dokładnie. To tak wygląda i właśnie tak myślę, ciekawe, co ty zrobisz teraz, jak to zrobić? Dobrze. Czy oni chcą się tego pozbyć na zawsze? Tak. Na mocy wolnej woli, ja tutaj do słoneczka, słoneczko to przyjmuje, zjada, spala, to znika, nie istnieje, nie istniało i nigdy istnieć nie będzie. Oni są wolni od tego na wszystkich poziomach. Pełny reset. Ja wszystkich zabezpieczam i nikt ani nic nie może już zmienić ich przestrzeni, nie może zakłócać. Bo w tej chwili są wolni, spokojni. Teraz ja przenoszę ich wszystkich i ciebie, Kasiu, do naszej apteczki i wszyscy są w apteczce. Mhm. Teraz podchodzi do ciebie Aneta
i zobacz, w jakim jest stanie fizycznym. Idealnym. Tam to wszystko są kryształy. Czyli wszyscy są, tu nie zostało. Wszyscy są jak kryształy. Nawet mama po ciężkiej depresji? No, to jak kryształ. No to pięknie. To rzeczywiście, no tak się zastanawiałem, czego tu szukać. Dobrze. Teraz dzieci Anety, bo tutaj Aneta się skarży, że one się kłócą i bojują z sobą. Jak teraz wyglądają oni? Wszyscy są krystaliczni, oni też. I nie ma zaburzeń między nimi w jakiejś energetyce. To wszystko jest synchronizowane. Dobrze, teraz to jeszcze odpowiemy na kilka pytań, które były wcześniej zadane. Bo tutaj widzę, że... Czyli tutaj z dzieciakami, no rzeczywiście tu jest, nie ma się czego czepić. Dobrze. W takim razie ja otwieram taki ekran przed tobą. My to zrobimy troszeczkę inaczej. I na tym ekranie za chwilę będzie się wyświetlał taki film z całego istnienia Anety. Od początku, jak tylko powstałaś do tej pory. Dlatego, że tu Aneta ma takie pytanie. Czemu jestem taka oderwana od ziemi i materii? I ona chce wiedzieć, dlaczego jest taka. Dlaczego zawsze się izolowała. Zawsze miała słabości. Co ma do przerobienia ze swoim mężem? Przede wszystkim, wiesz co, zobaczyłam wodę lecącą, ogrom wody. Tak jakby to była fala, albo z wodospadu coś spływała woda, ale ta woda jest brudna. Taki szaro-bury kolor ma taki. Też mówi tu właśnie o tym, że chce wiedzieć, dlaczego ma problemy z kobiecością. Uzdrowienie relacji z bratem i z mamą, bo już są uzdrowione, ale chce wiedzieć, dlaczego to stało. Tak. Jak weszłam w tą wodę, to zobaczyłam, jakbym była w jakiejś galaktyce, zobaczyłam gwiazdy. I większość tego filmu to są te gwiazdy. I teraz widzę taką odrobinkę. I ta odrobinka na końcu to jest to życie tu ludzkie w ciele człowieka. Tak, tylko ona chce wiedzieć właśnie, dlaczego to wszystko się wydarzyło. Dlaczego ma właśnie problemy finansowe, dlaczego bierze na siebie jakiś kredyty, długi, potem się męczy z tym. To wejdę w to pierwsze wcielenie na ziemi, dobra? Przed wcieleniem, jak wybierała. Dobrze, to teraz wchodzisz w to przed nim wybrała pierwsze wcielenie. Wow, jest taki zachwyt, takie wow. O rety, wszystkiego bym chciała spróbować. Takie podniecenie, taki zachwyt, taka radość. Coś niesamowitego. Taka szczęśliwa dusza, ujeja. Wiesz, wszystkiego bym chciała. Ale nie mogę naraz. Dobrze, jakiego wyboru dokonuję? Widzę taką księgę katastrofy, coś takiego. I ona z tej księgi... Trzy księgi odłożyła, tak? Bo stwierdziła, że na razie weźmie tą księgę. Tak. I tu jest, jak otworzyłam, to jest taka nić. Nić prowadząca przez życie ciemnych zdarzeń, które chce przejść. Tylko, że ta ciemna nić to są takie punkty w życiu ważne, które ona będzie przechodziła. Ale do końca tego życia jej nie ma rozwiązania, nie ma żadnego jasnego punktu.
takiego, że ona to przerobiła. Czyli nie ma końca. Czyli jakby wszystko rozpoczynała i nic nie jest dokończone? No. Czy te problemy jej zdrowotne? Właśnie, co? Jest jedna taka kuleczka, takie to rozgałęzienie, które tam jest w tym pierwszym wcieleniu. To jest też to nierozwiązane. Właściwie na wszystkich poziomach. Wszędzie, gdzie coś by mogło się wydarzyć, to wszystko jest rozpoczęte. Wiesz, co zrobimy z nią? Bo tu widzę, widzę, że tu nie ma wyjścia jakby innego. Mhm. Zapytaj się jej teraz, czy ona chce przejść przez kulę macierzy. Tak, ona chce zakończyć to. Tak, bo tu nie ma innego wyjścia. Ona nie byłaby w stanie z tego marazmu wyleźć. To jest po prostu coś okropnego. Dobrze, w takim razie teraz ją wycofuję do tego czasu, kiedy pierwszy raz właśnie zachwyciła się tą przestrzenią, chciała jej doświadczyć. I teraz jest w tej przestrzeni. Ja sprowadzam jej kulę macierzy, do tej kuli macierzy daję całą kronikę Akaszy, całą wiedzę o ziemi, o życiu, o tej przestrzeni, o konsekwencjach, o programach, o tym wszystkim, co tu się wydarza. Taka cała, pełna wiedza. I teraz wstawiam ją do tej kuli macierzy, zamykam i teraz jest uświadamiana na wszystkich poziomach całego istnienia i w nieskończoność poza i wszystkie poza też w nieskończoność dla każdego poza. Co się teraz dzieje? Zbiera informacje. Ona mi się pokazuje jako taka dziwna postać, taką długą twarzą, a na głowie ma, jakby to opisać, takie różnego rodzaju kolorowe aureole. Jedna nad drugą, obok drugiej. Tak tam wygląda. Ale te informacje w nią wchodzą. I ona już tam widzę, że podejmuje decyzję inną zupełnie. Nie chce takiego doświadczenia pierwszego. Bo już tam widzi i czuje i wie, że to nie będzie dla niej dobre. To, co wybrała wcześniej. Już ma zrozumienie. Teraz wyszła. Wyszła dobrze. W takim razie teraz dokonuje wyboru. Teraz wszystko, co do tej pory było, zostaje już jako przeżyte, ale jest oczyszczane. Teraz taka fala przechodzi, oczyszcza z emocji, kar, win, tych wszystkich rzeczy. To wszystko idzie do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje, nigdy nic nie będzie i nigdy nie istniało. A od tej chwili ona teraz... Czysta biała droga jest teraz w tej chwili. Czysta, niezapisana biała droga. Teraz sobie zaczniesz życie od nowa. Będziesz teraz sama świadomie kreować sobie następne wszystkie zdarzenia. I one tak się będą działy. Jak będziesz myślała, tak się będzie działo. Tutaj nie mieliśmy innego wyjścia, dlatego że przerwanie się w tym wszystkim nie miało najmniejszego sensu. Chyba pierwszy raz widzę aż tak zafajdane całe istnienie. Widziałem różne, ale naprawdę pierwszy raz widzę aż tak zafajdane. Dobrze. W takim razie teraz Aneta tu pyta też o swoją córkę Wiktorię. Skąd jej są problemy zdrowotne? Serce, krążenie, nerwice, bardzo duże blokady, emocje. Zaleźwiają strach przed rozmową jakąś telefoniczną. To jest też nieprzystosowanie. Ja ją zobaczyłam jako zupełnie inną istotę. Nieludzką istotę. Wchodzącą w to ciało i totalne nieprzygotowanie, nieprzystosowanie. Gdzie powiem z tego, co zacząłem czytać, to właśnie zobaczyłem, że ona też tak samo jakby no, przeszła tak. Bez przygotowania.
Tak. No to wszystko takie pełne obciążenie zobaczyłem od razu. I dlatego ona też nie daje rady. Myślę, że wiesz co? Że zrobimy to dla Wiktorii też. No 23, więc Tak. Może się fajnie dobrze bawić. No i przed tobą Wiktoria, zapytaj się, czy chce, żeby ją dać do kuli macierzy, uświadomić. Tak, bardzo. Dobrze. W takim razie przenoszę też Wiktorię do tego momentu, gdy pierwszy raz ma zejść na ziemię. I teraz sprowadzam jej kulę macierzy, do niej stawiam całą kronikę Akaszy. Na wszystkich poziomach i nieskończoność poza. Stawiam ją jako istnienie do środka, zamykam kulę macierzy, jest teraz uświadamiana na wszystkich poziomach tego swojego istnienia i nieskończoność poza. I co się dzieje? Oj, i znowu te programy wszystkie są wgrywane. Ona się tak rozgląda. Wszystko jakby w nią wnika, w nią wchodzi. Jest takie zaciekawienie, tak jak dziecko. Dostaje nową zabawkę, tak ona dostaje świadomość tak naprawdę. Pierwszy raz widzę, jak jakby ona, bo ja widzę ją. Jak tak. ta wiedza do niej wchodzi, ona się tak rozgląda, patrzy, co to jest, tak. Co to wchodzi. Tak, tak, tak. Fajnie to wygląda. To jest bardzo ważne, powiem ci, to co to istnienie dostaje tu w tej kuli. To jest dopiero taki prawdziwy start w to ziemskie życie. Tak. Myślę, że tak powinno się. Wiesz co? No, otworzyłeś. Chyba otworzymy taką szkołę w przestrzeni dla wszystkich, którzy chcieli przechodzić i będziemy przeprowadzać w ten sposób z uświadomieniem. Tak. To jest dobry pomysł, takie coś i to będzie się cały czas działo i zobaczymy, co się będzie działo na Ziemi, bo powinny być bardzo duże zmiany z tego powodu. Wyszło. Dobrze, w takim razie teraz Wiktoria rusza w swoje życie. Zobacz, czy są jakieś ślady po jej wcześniejszych blokadach. Nie, ona jest wyprostowana, taka... Jak to określić? Taka pewna siebie, taka, że wiesz, idzie prosto przed siebie i nie patrzy na nic. Taka zadowolona. Taka zupełnie inna. Nie ma tam lęków, strachu, nic. A jak wygląda jej gardło? Jak ona idzie, tak jakby się oczyszczało wszystko. Bardzo dobrze. To chyba teraz ten cały proces idzie dalej. Dobrze. Teraz jakby zaczęła śpiewać, wydobywać z siebie dźwięki jakieś. Dokładnie. Coś puściło z gardła, tylko nie wiem co to tak. Było. Coś odpadło i wiem, no. Sama regeneracja jakby następowała. To jest to samo. Dobrze, w takim razie to już się samo dokończy, dokona się. Ja tylko doprowadzam czystą energię do Wiktorii, zasilam ją w nieskończoność. Teraz Aneta mówi, że w pokoju syna cały czas słychać, no właśnie, co słychać? Jesteś teraz w pokoju syna Anety i co tam słyszysz? Jakby takie skrzypienie, stukanie, tam jest brudno w ogóle, brudno tam jest, brzydko. O co tam chodzi? Jest taka brzydka energia. Widzisz, bo tutaj Aneta napisała tak, jeszcze jedno, w domu, w pokoju syna cały czas słychać, jakby ktoś tam był. To dom około 10-letni, czyli dość nowy. Kilka osób się nawet mocno wystraszyło. Córka czuje silną, złą energię. Bardzo zło. Czyli w pewnym sensie potwierdziłaś to wszystko. Nawet i bardziej. Dobrze. W takim razie teraz ja sprowadzam czyste, białe światło, otaczam cały dom. Od dachu aż po tak, jest.
Jest zamknięte, jest to wszystko, próbuje uciec, ale jest zamknięte. Jest otoczony dookoła. Energia teraz zaciska i na samym środku teraz wszystko jest skupione. Ja robię taką gałę z tego. Chwytam tą gałę do słoneczka. Słoneczko zjada, spala. Ona znika, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniała. A światło zamyka całkiem i już jest tylko czysty świat. Jest pięknie. Dobrze. W takim razie wygląda na to, że to jest wszystko. Jak patrzę teraz na to wszystko. Dobrze, daję Ci teraz takie okulary, tak zwane okulary prawdy, w których będziesz widziała wszystko na wszystkich poziomach i w nieskończoność. Poza tych poziomach też na wszystkich nieskończoność. Perfekcyjnie i zobacz, jak teraz wszystko wygląda. Cisza. W takim razie to jest wszystko już. Wszystkiego najlepszego, Aneto. Wszystkiego dobrego. Dobrze. W takim razie teraz ja przenoszę Ciebie do niebytu i jesteś w niebycie. Teraz doprowadzę do Ciebie najczystszą energię, Twoją własną z istnienia. Wzmacniam ją biliardkrotnie w nieskończoność. Ona przechodzi przez całe Twoje istnienie, wszystko resetuje. Stajesz się ciszą i spokojem. Pełny reset. Na wszystkich poziomach tego istnienia. Nieskończoność poza. Teraz przenoszę Cię do ciała, jesteś w swoim ciele. Policzę do trzech. Będziesz tu i teraz. Jeden, dwa, trzy. Jak się czujesz? Super. Leszku, a ja mogę mieć pytanie jedno tylko, żebyś mi coś wyjaśnił, bo miałam taki bardzo mocny sen, taki autentyczny, taki, że wiem, że tam byłam. Jedna rzecz mi się śniła, babcia moja, kochana, która nie żyje, która mi przyniosła kulę kwiatów. Kula taka, jak są takie czasami do ślubu robią, takie bukiety. Z jaśminu. Jaśmin usłyszałam, jak się przebudziłam w środku nocy. I powiedziała, że mnie nauczy, żeby to zasadzić. Nauczy mnie pielęgnować i zasadzić to i ukorzenić. I pokazała mi od spodu korzonki, pełno korzonków tam było. Te korzonki były poukładane tak, jakbyś miał bransoletkę. Jak się robi bransoletki i się związuje na końcu sznureczek, robi się kółko. I ona mnie uczyła, dosłownie ja czułam te korzenie, uczyła mnie wiązać w kółeczka. I tam już było trochę i ja się nauczyłam. I mówi, że w marcu mam to posadzić. Wsadzić do ziemi, że to zakiełkuje. Czyli w marcu jakby osiągniesz jakby efekt czegoś swojego. Teraz tutaj jakby to powiedzieć. A wiesz co, ja kiedyś zobaczyłam jakieś 2 miesiące temu. 2 miesiące temu zobaczyłam, jak lilka się położyła, dosłownie jakby wyszła z ciała, usiadła na tapczanie. Ja byłam w szoku, bo za nią usiadła jeszcze jedna dziewczynka. Właściwie ona była jako kobiety. I tamta dziewczyna, ta kobieta, ona mówiła, że była siostrą Lili. Ale była zupełnie inna. Jakby jeszcze wyżej. Lili zobaczyłam jako blondynkę, tamtą jako brunetkę. I powiem Ci, że do teraz mam ciarki, bo wiem, że ona chce przyjść. I jakby coraz częściej ją wyczuwam. No nie, nie. Dziwne to jest, powiem Ci, ale sen niesamowicie mocny, piękne kwiaty, przepiękne kwiaty i prawdziwe. Na pewno w marcu coś się urzeczywistni. Coś, czym pracujesz, nad czym myślisz, nie wiem, może co odkładałaś, nie wiem, trudno mi to powiedzieć, bo tak jakoś to jest, ale może i dobrze, bo no, bo bym się skupiała też tak bardzo na tym, nie? Dlatego, że też jakoś jakby mi się tak za bardzo nie chce powiedzieć o tym, rozumiesz? No. Chodzi o to, że tak będzie dobrze. Dobrze. Może ty niedługo. Tak, nie, to już niedługo. Dobra, to wszystko wiemy, nie? Tak. Zaraz, Kasiu, przed tobą jest Eryk.
zbadaj go, zdiagnozuj. Nie ma go? Wiem, że jest, ale go nie widać. Dobrze, teraz obniżam ciebie na taki poziom, że właśnie jesteś na jego poziomie i go widzisz teraz, ale widzisz go sferycznie, widzisz jego wszystkie narządy, cały jego ustrój, cały system ciała, wszystkich zmysłów, połączeń. Widzisz kości, widzisz krew, widzisz wszystkie nerwy, połączenia, meridiany, widzisz wszystkie organy. I teraz zdiagnozuj go. Czy gdzieś są jakieś zaburzenia? Dziwne, bo całe ciało jest jakby inne w środku. Niby jest takie samo, a jest inne. Dobrze, o co tu chodzi? Wszystkie narządy jakby były inne. A energetycznie jak to wszystko wygląda? Trudne to jest do określenia. Dobrze, a teraz sprawdź jego stan, na przykład kwasowości organizmu. Jakie on ma zakwaszenie organizmu? Nie ma czegoś takiego. Co to znaczy? On tak jakby nie miał ciała ludzkiego. Znaczy, jakby ci to powiedzieć. Nie takie jak my ludzie. Dlatego jest ciężko stwierdzić. On nawet jak coś takiego ma, to nie jest to. Dobrze, stoi przed tobą jego dusza. Dowiedz się, o co tu chodzi w ogóle. Nie, jakby nie było przystosowania tu do ziemi, jego narządów. Dobrze. I dusza powie, co trzeba zrobić, żeby Eryka przystosować do tej ziemi, do tych warunków. Jest taki jakby kryształ, pokazuje. Bo to takie coś, jak my mamy kryształ, czy jak mamy kulę macierzy, ale do przystosowania narządów, żeby funkcjonowały tu na ziemi. Dobrze, weź ten kryształ i zrób to, co dusza mówi. Przystosuj wszystkie jego narządy do funkcjonowania na tej przestrzeni, tu na ziemi. Bo one nie są spasowane, jakby energia z narządami. Jest mieszanka narządów ziemskich, takich pozaziemskich i energetyka jest też ziemska i pozaziemska. I są takie cztery jakby niepołączone Dobrze. Części. Dobrze, to połącz to wszystko, żeby to zaczęło funkcjonować prawidłowo. Już. Dobrze. Teraz co się dzieje, jak to wygląda? Nie widzę go. To jakby się rozpłynął. Dobrze, jest koło ciebie twoja dusza. Zapytaj się, co się dzieje, o co chodzi. Nastąpiła pełna synchronizacja. Już jest okej i będzie już dobrze, duszo? Tak. Powiedz, duszo, czy Eryk już tutaj na ziemi się urodził, taki właśnie, bez tej synchronizacji? Tak. A co było powodem tego, że nie było tej synchronizacji? Zbyt wysoka wibracja jego poprzednia przed wejściem tutaj. Dobrze. Czy teraz już, duszo, wszystko idzie dobrze? Teraz jest dobrze. Dobrze. Powiedz mi, duszo, brak tej synchronizacji, czym się objawiał w życiu Eryka? Złym funkcjonowaniem. A przede wszystkim co źle funkcjonowało? Ona mówi, że zakłócenia były dosłownie w całym ciele. Dobrze. To co, to teraz wracasz do tego ciała i już będziesz sobie funkcjonować prawidłowo, tak? Tak, teraz jest zadowolona i szczęśliwa. Dobrze, to teraz jeszcze, Kasiu, tylko zobacz, jak wygląda głowa, umysł Eryka. A nie ma tego. Nie ma tego, czyli programy, wszystko zniknęło. Tak, nie ma tego, jest czysto. Dobrze, w takim razie dusza teraz wchodzi do ciała Eryka, ja ich wzmacniam, oczyszczam, zabezpieczam ich własną energią i nikt ani nic już nie może nic zaszkodzić Erykowi ani duszy. Wszystkiego najlepszego, cześć, pa, pa.
To teraz przed tobą jest Iwona. Ewa pyta się, kim jest Iwona. Dzieją się rzeczy niezwykłe, których nie potrafi racjonalnie wytłumaczyć. Co wplątała się Iwona? Ewa by chciała wiedzieć. Teraz dajcie specjalne okulary, jest przed tobą Iwona i ty widzisz odpowiedzi na te pytania. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Tak, zobaczyłam kogoś podobnego do Marii, takiej chuście na głowie i koronę ma na głowie, mieniącą się koronę. Czy to może być, że Iwona jakby popadła w jakiś fanatyzm religijny? No tak to wygląda. Czyli w jakiś fanatyzm, tak? Tutaj utożsamia się z jakąś, wygląda na to, że kobietą. Tak. Co tu chodzi? A teraz zobacz, co się koło niej dzieje, to co widzi Ewa. I tak jak Ewa widzi. Czuję taki niepokój. Ale to, co Ewa widzi, jest jakby jej projekcją. Czyli? Jako Ewy. Ja mówię jako Ewa tutaj, czyli... Czyli Iwona ma jakby swoje odczucia i swoje jakieś wyobrażenia. Tak. Ewa ma swoje wyobrażenia na ten temat. Tak, bo one są jakby dwie odrębne, zupełnie nie nakładające się na siebie. Rozumiem. Dobrze. A co łączy Iwonę i Ewę? Dlaczego one się znają? Dlaczego mają z sobą jakieś relacje? I teraz na to widzisz też odpowiedź na to pytanie. Teraz widzę gdzieś, jak są daleko w jakimś dzieleniu w Egipcie i są obydwie jakimiś kapłankami. Aha. Czy te objawy, które teraz są u nich, to są właśnie konsekwencją tamtych, czy nie? Ja myślę, że tak, bo one teraz dopiero się spotkały razem. Czyli od tamtego czasu teraz pierwszy raz się spotkały? Tak. Aha. Czyli mogą to jakby przerabiać coś, o czym już nie mają pojęcia. Tak. No dobrze. W takim razie mamy odpowiedź na to pytanie. Przed tobą, Kasiu, jest teraz w naszej apteczce Alicja. Zobacz, i aurę, i wszystkie ciała, zmysł. Ona ma jakieś dziwne jakby nakładki na ciele, który jest zamknięta. Kto to jej nałożył? Teraz widzisz tego kogoś, kto jej to nałożył? Czy to ona sama, czy ktoś? Jest jakaś istota. Tak. A za jej zgodą. Ta istota jest cała biała. Nie ma oczu, nie ma nic, jest cała biała. Dobrze, zapytaj się tej istoty, kim jesteś? Kim jesteś? Przyjacielem. Czy ty wiesz, istoto, że my strzelamy do takich istot jak ty, albo spalamy w słoneczku? Czy ty o tym wiesz? Nie, on nie rozumie, o co chodzi. Nie rozumiesz? To jeszcze raz się ciebie pytam. Kim jesteś? Jestem bliskim przyjacielem. Tak? Dobrze, zdejmij tą szatę z tego czegoś. Co jest pod spodem? No, to takie coś dziwnego, jakieś... Od nogi, jakieś takie ręce, nogi, jakieś, nie wiem. Zanoszę szatę z powrotem. Ja teraz tą szatą z tym wszystkim zanoszę do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala, znika, nie istnieje, nie istniało i nigdy istnieć nie będzie. Tak, odpadło z niej takie jakieś coś, te warstwy. Wszystko, co od niej odpadło, ja zbieram do słoneczka. Słoneczko to spala, to znika i nie istnieje. Ona jest całkowicie czysta i wolna. Teraz ją przeskanuj na wszystkich poziomach. Nie wiem, dziwnie wygląda, tak jakby miała pełno dziur. Pełno dziur? Mhm. Dobrze. Zapytaj się tych dziur, kim jesteście, czym jesteście. One nie wiedzą. Nie wiecie? Nie. Dobrze. A chcielibyście już, żeby was
zabrać stąd, dać do słoneczka, spalić, żebyście nie istniały i nigdy już więcej nie były tym, kim jesteście. One chcą być wolne. Chcecie być wolne, dobrze. W takim razie ja was wszystkie zdejmuję z wszystkich ciał, zmysłów, całej przestrzeni i w nieskończoność poza. Z Alicji zdejmuję i was wszystkie zanoszę do słoneczka. Słoneczko was oczyszcza całkowicie do zera. Od razu wszystkie wasze programy, to wszystko, powiązania, połączenia, nawet właściciele tych połączeń i tam wszystko, co było na samym początku, od razu słoneczko spala, to znika, nie istnieje, nigdy istnieć będzie. A wy jako czyste istnienia, czyste światełka odchodzicie do jedności. Cześć, papa. Jak teraz Alicja wygląda? No teraz już się aura pokazuje. Dobrze, stoi przed tobą jej dusza. Zapytaj się jej duszy, czy jest wszystko dobrze? Tak, była bardzo zniewolona. Dobrze. Czy już będzie dobrze wszystko? Tak. Dobrze, cieszę się bardzo. W takim razie teraz dusza wchodzi na swoje miejsce, do ciała ja wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność i ciało, i duszę. Oczyszczam wszystko, synchronizuję na wszystkich poziomach ciała i zmysłów i teraz są takim pięknym światłem i tak zostaje. Mhm. Wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Teraz przed tobą jest mój synek Krzysiu. Zobacz, jak jego energetyka wygląda, jego stan zdrowia. Po tym, jak żeśmy go ostatnio robili. No, trzeba by jeszcze raz coś z tym kręgosłupem zrobić, szczepnąć znowu. Dobrze, to teraz wymontowujesz mu kręgosłup cały. Mhm. Szczepujesz mocno, że się wszystkie kręgi rozsypią, tak, i składają się. I robi się idealnie prościutko. Jest. Stawiasz strotę, podłączasz merydiany, wszystko i już jest ok. Jest dobrze. Wszystkie podłączenia, wszystko jest dobrze? Tak, jest bardzo ładnie. Dobrze. Ja doprowadzę na jego najczystszą energię, jego własną. Wzmacniam go biliardkrotnie w nieskończoność, zabezpieczam jego własną energią i tak zostaje. Dobrze. W takim razie teraz ja przenoszę cię na ten moment, jak przywiezie pan przyczepkę. Tą, którą ja od niego chcę kupić. Mhm. I teraz pan przyjeżdża tą przyczepką, ja ci daję takie okulary prawdy i ty teraz widzisz, czy ta przyczepka ma jakieś wady. Jeżeli ma jakieś wady, to te wady są na przykład czarne. Jeżeli nie ma wad, to wszystko jest jasnego koloru. Coś mnie do opon przyciąga. Opony są jakieś felerne? Coś to jest. Dobrze. I czy coś jeszcze jest oprócz opon, czy tylko opony? Nie, tylko opony mi się zaznaczy. A ile jest tych opon? Dwie. Jak jest przyczepa, ten hak. Tak. I byś patrzył, czyli stoisz z tyłu, z przodu masz hak, to po prawej stronie te dwie. Z prawej strony, czyli od tyłu jak stoi, to z prawej strony. A jak od haka, to po lewej. Tak. Dobrze, zwrócę uwagę. Czy reszta wszystko jest w porządku? Tak. Dobrze, w porządku. To już gra. W takim razie to jest wszystko.